Cześć! Dziś zabierzemy Was w dwa niezwykłe miejsca w województwie śląskim. W środku zimy poszukamy egzotycznych klimatów w palmiarni w Gliwicach i egzotarium w Sosnowcu, które zostało otwarte w grudniu po całkowitej przebudowie. Zapraszamy wszystkich zmarzlaków i nie tylko. Zapraszamy do palmiarni w Gliwicach. Tak wygląda gliwicka palmiarnia 23 grudnia 2023 roku. Jesteśmy dzień przed Wigilią. Postanowiliśmy zrobić sobie małą przerwę od gotowania i sprzątania i ogrzeć się nieco pod palmami. Święta pod palmami, w Gliwicach. Palmiarnia miejska. Fajny karmik. No. Sylwia zaplasza do palmiarni. O. Nie, nie. Takie robaczki. Straszyki diabelskie. A. Tu jest więcej. Straszyk diabelski. O, no to chyba można wejść. Gliwicka palmiarnia znajduje się w parku Chopina, który położony jest pomiędzy rzeką Kłodnicą a kanałem Gliwickim. Jednak powstanie palmiarni związane jest z XIX-wieczną modą w krajach europejskich na miejskie parki i ogrody z roślinami egzotycznymi. O, tu jest już tak tropikalnie. W latach 80. XIX wieku na terenie parku powstała szklarnia z roślinami egzotycznymi. W 1924 roku została ona przekształcona w palmiarnię za sprawą Ridla, dyrektora ogrodów miejskich w Gliwicach. Ale palmy. No. Takich to nawet w Barcelonie nie było. Moim ulubionym pawilonem w palmiarni w Gliwicach jest oczywiście pawilon sukulentów. W tym miejscu jest utrzymywana niska wilgotność powietrza i podłoża, a wszystkie zgromadzone tu rośliny cechują się zdolnością gromadzenia wody. Rodzina kaktusów liczy blisko 2000 sztuk, a wielkość sukulentów waha się od kilku milimetrów do nawet 8 metrów. O, agawa.
palmiarni znajduje się między innymi pawilon roślin użytkowych, w którym panują warunki subtropikalne, a także pawilon tropikalny, gdzie temperatura nie spada poniżej 18 stopni Celsjusza. Zgromadzone tu rośliny tworzą tak zwane piętra, charakterystyczne dla tropikalnego lasu deszczowego. O. Pawilon 5-6. Warto również zajrzeć do pawilonu akwarystycznego, gdzie znajdziemy zbiorniki prezentujące cztery środowiska słodkowodne. Zobaczymy więc bogactwo i różnorodność Amazonii, gdzie spotkamy m.in. piranie czy płaszczki. Zajrzymy do jeziora Tanganyika, które jest najdłuższym jeziorem świata i leży w Afryce Wschodniej. Co ciekawe, izolacja tego zbiornika wodnego spowodowała, że fauna, która zasiedla jezioro, jest niezwykle specyficzna. O, są mi piranie, ale wielkie. Możemy również zajrzeć do wód polskich rzek, by zaobserwować niezwykłe ekosystemy, które mamy na wyciągnięcie ręki. Ja coś wypatrzyła. Straszyki, takie jakby patyczaki, ale większe. Takie do modliszki trochę podobne. To jest chyba ten ciemny pawilon. W obiekcie znajduje się również pawilon historyczny, w którym oglądać możemy najstarsze, niektóre liczące ponad 120 lat i najbardziej okazałe rośliny w palmiarni. Gama błotny. Ponadto w palmiarni zobaczymy m.in. patyczaki i inne owady oraz gady i ptaki. Czy na przykład kameleona, który jest naszym ulubieńcem. Kameleon zmienia barwę z pomarańczowej na zieloną. Ty. Ej. Tak się porusza jakby w zwolnionym tempie. Trzeba się śpieszyć. Patrz. Niesamowity. Ostatnio jak go wzięliśmy, był na pewno zielony. Jestem jednym z najbardziej kolorowych gatunków kameleona. A wybarwienie zmieniam w zależności od nastroju. Moje codzienne menu to głównie różne gatunki owadów. Bardzo lubię wspinać się po gałęziach. Kameleon. Lampaccio. Jaki masz teraz nastrój, kochanie?
Palmiarnia to świetne miejsce na randkę czy spacer, a także wypad z dziećmi. Znajdziemy tu chwilę ukojenia i spokoju, których przecież tak bardzo potrzebujemy. Otwarty, fajny. Jaki? Patrzcie się do nas. Trąbę ma. Żółw trąbalski. O. Żółw chiński to jest. Mieszkam we wschodniej części Azji. Od Chin do Chin po rzekę Amur. Całe dnie spędzam w wolno płynących rzekach o mglistym dnie. Zakochuję się w podłożu i wystawiam na powierzchni wody tylko mój lejkowaty nos. Nie chcę się palić, ale jestem świetnym pływaczem i uwielbiam nurkować. Strefa tropikalna, wnioskuję. I tu są te dzbaneczniki. Gdzieś tutaj. Mhm. Tu też są. Takie małe potyczaczki, widzisz, nie? A, tu. Drugim obiektem tego typu w województwie śląskim jest Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu. Zlokalizowane w dzielnicy Stary Sosnowiec, w parku przy ulicy Piłsudskiego. Zarówno dawniej, jak i dziś w centralnej części palmiarni możemy dostrzec rzeźbę klęczącej dziewczynki, przedstawiającej córkę autora rzeźby Stefana Chorembalskiego, Zofię. Od grudnia 2023 roku możemy oglądać egzotarium w nowej odsłonie, w całkowicie przebudowanym budynku. W nowym egzotarium zwiedzanie rozpoczyna się na poziomie -1, gdzie znajdują się akwaria i terraria. W olbrzymich akwariach znajdziemy rodzime gatunki ryb, a także ryb z całego świata. Największe akwarium poświęcone jest wodom Amazonki. Mieści w sobie 35 tysięcy litrów wody. Jednak historia samego egzotarium sięga roku 1945, kiedy to rozpoczęła się modernizacja parku. Co ciekawe, kolekcja roślin w powstałym wówczas egzotarium pozyskiwana była między innymi z palmiarni w Gliwicach, Poznania czy ogrodu botanicznego w Krakowie. Na parterze powstała palmiarnia ze strefami klimatu śródziemnomorskiego, strefą pustynną i tropikalną. Z każdą kolejną strefą temperatura rośnie. Co ciekawe, do każdej strefy sprowadzono wiele zwierząt. Wśród nich papugi, tukany, żółwie, legwany.
ten, co się może obwinąć koło ciebie. W terrariach oglądać możemy wiele ciekawych, egzotycznych zwierząt. Między innymi legwana zielonego, bazyliszka, boa dusiciela, pytona rombowego czy siatkowego, kajmana okularowego czy tukana wielkiego. Piękne przeszklone pomieszczenia, zielone rośliny i wysoka temperatura sprzyjają relaksowi i poprawie samopoczucia. Jest to miejsce idealne do zwiedzania w czas niepogody, mrozu i deszczu. Każdy z nas poczuje się tutaj jak na tropikalnej wyspie. Podróż po egzotarium kończy się na poziomie plus jeden. W tym miejscu znajdują się sale lekcyjne, edukacyjne, a także kino edukacyjne i kawiarnia. Tak kiedyś wyglądało egzotarium w Czesnowcu. Jeszcze parę lat temu. Mamy nadzieję, że spodobały Wam się miejsca, o których opowiedzieliśmy Wam w tym odcinku niezwykłych miejsc w Polsce. Zapraszamy Was do odwiedzenia palmiarni w Gliwicach i egzotarium w Sosnowcu. Do zobaczenia wkrótce.